Po pandemicznej wiośnie przychodzi lato. Jeszcze nie wiemy, jakie będzie z pandemią, ale wiemy, co możemy Państwu zaproponować, niezależnie od stanu zagrożenia epidemicznego, do czytania w letniej więzi. Wybieraliśmy trzy tematy. Wiesz, wiele czasu każdy z nas spędzał ostatnio właśnie w czasie pandemii przed internetem. Byliśmy poddani wielu cyfrowym bodźcom. Dlatego temat społeczny to życie w nadmiarze bodźców. Zastanawiamy się, jak zachować higienę cyfrową, czy media społecznościowe powinny być poddane jakimś regulacjom państwowym. Mówimy, jak żyć w świecie, w którym prawda sięga tak daleko, że nie możemy już ufać do końca nawet temu, co widzimy i co słyszymy. Nie możemy ufać własnym zmysłom. W dziale religijnym pytamy o relacje między katolicyzmem polskim a katolicyzmem powszechnym. Polacy mają od dawna z tym pewien kłopot. Pamiętają Państwo, jak nasi wielcy romantycy spierali się z Rzymem, z papiestwem. Przypominamy te losy w tym numerze, zastanawiając się, czy nie ma dziś w dzisiejszych sporach, różnicach między dominującym w Polsce katolicyzmem a papiestwem, nie ma jakichś śladów tamtych dawnych zdarzeń. Zastanawiamy się nad przyszłością polskiego katolicyzmu i nad globalnymi trendami rozwoju religijności. Miałem przyjemność rozmawiać z wybitnym socjologiem religii José Casanovą. Zastanawiała mnie bardzo jego teza o katolickiej glokalizacji. Nie globalizacji, ale właśnie glokalizacji, bo on, ekspert światowy od globalizacji, mówi, że globalizacja przybiera bardzo różne lokalne twarze. W dziale kultury opisujemy polską wojnę, wielką wojnę muzealną. Od kilku lat w Polsce buduje się na potęgę bardzo wiele muzeów. Czemu one służą w założeniach mecenasów? Czym faktycznie być mogą? Czy trzeba muzea budować przeciwko komu, czy też komuś, czy też można je budować po prostu w imię jakiejś wizji? Bardzo polecam Państwu ten numer więzi również z powodu wielu znakomitych tekstów, które są poza tymi trzema głównymi tematami numeru. Sam nie wiem, które wymienić, ale na pewno chciałbym Państwu polecić autorów zagranicznych, których mamy, właśnie poza José Casanovą. Mamy również piękny esej wierzącego Izraelczyka, Żyda. Jego listy do palestyńskiego, muzułmańskiego sąsiada. Zachęcam też bardzo do lektury fragmentu sztuki Ingi Wasiów Religia. To się wzięło od spotkania postulanta zakonnego w pociągu. Z tego wynikła intrygująca sztuka teatralna, nigdzie jeszcze nie wystawiona, nigdzie nie publikowana i bardzo ciekawa rozmowa z księdzem Andrzejem Drabułą wyjaśniająca te okoliczności. A czas chrześcijaństwa polskiego w pandemii podsumowujemy w dwóch tekstach. Ksiądz Remigiusz Schauer pisze o tym, że jego zdaniem czas ten objawił, iż polska religijność jest zbytnio obrzędowa, że za mało miejsca mamy dla osobistej, indywidualnej duchowości. A z kolei Sebastian Duda dzieli się z nami wszystkimi takim duchowym doświadczeniem chrześcijaństwa Wielkiej Soboty, niesamowicie głębokim duchowo-filozoficznym esejem. Poza tym piszemy i o Iranie, i o Białorusi, i o wielu jeszcze fascynujących zmianach. Zapraszam do lektury.